mam bardzo dużo sygnałów, że jednak to nie była dobra decyzja, że ja wycofałem się z kandydowania na burmistrza miasta Słupcy. Tak Jacek Szczap tłumaczy zmianę decyzji w sprawie jego wyborczego celu. Dlatego zamiast o miejsce w Radzie Powiatu będzie się ubiegał o fotel burmistrza. Nie będę kandydował na burmistrza z Polskiego Stronnictwa Ludowego, natomiast będę kandydował ze wspaniałej drużyny, którą jest Komitet Impuls Słupcy. To między innymi ten komitet też spowodował i mnie namawiał, żeby podjąć rękawice i spróbować. To może dziwić, bo Jacek Szczap to członek PSL-u. Zasiada nawet w Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej tej partii. Tymczasem ugrupowanie w wyborach na burmistrza Słupcy postawiło na Mariusza Króla. Pan Mariusz Król, można powiedzieć, sam ogłosił się kandydatem na końcu grudnia, a potem zarząd Polskiego Stronnictwa Ludowego potwierdził jego kandydaturę. Po sygnałach, które płynęły z miasta, ja jednak stwierdziłem, że byłoby źle, gdybym nie podjął tych rękawic. Jacek Szczap dobrze zna miasto, bo przez ostatnich 5 lat był zastępcą i najbliższym współpracownikiem ówczesnego burmistrza, a obecnie posła Michała Pyrzyka. Po wyborach parlamentarnych objął funkcję komisarza wyborczego w Słupcy. Jeżeli udałoby mi się wygrać te wybory, to chciałbym po prostu cały czas kontynuować działanie poprzedniego burmistrza, może z większym zwróceniem uwagi na infrastrukturę drogową, żeby ona jeszcze bardziej była przyjazna dla mieszkańców i bezpieczna. Wcześniej chęć walki o stanowisko burmistrza ogłosili wspomniany już Mariusz Król, Ryszard Pilarski i Artur Nowak.